Internetem widzę. O, już jest transmisja. Także jesteśmy tu przed biurem poselskim Roberta Warwasa, posła na Sejm RP. Tutaj mamy wydrukowane przesłanie do Polaków odnośnie nowych podatków, spłat miliardowych pożyczek. Nie, tam między sobą nie rozmawiają, Janinka. Odnośnie nie dla ratyfikacji umowy o zasobach własnych Unii Europejskiej od Polaków. Obywatelskie weto. I tak naprawdę, jeśli dojdzie do ratyfikacji tej umowy, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby podjęli inicjatywę głoszenia tego obywatelskiego weto, żebyśmy nie poddali się tym restrykcjom, żeby posłowie, którzy nie będą z narodem i pójdą z rządem, nie rządem, będą z nim współpracować, będą w ten sposób przez nas w późniejszym czasie rozliczani, bo przyszedł ten moment, ten czas. Ja tak naprawdę mogę tylko powiedzieć tyle od siebie, a reszta tak naprawdę zależy od państwa, czy będziecie kładli nacisk, bo tu jest czas, tu i teraz. My powinniśmy wyjść na ulicę już teraz, żeby oni zobaczyli nasz opór. My chcemy być praworządni jako naród, a nie pod restrykcjami Unii Europejskiej. Tak naprawdę podatki to powinny być te, które są, to co sobie wypracujemy jako państwo, to żeby to było wszystko uzgodnione z posłami, z naszym rządem, a nie żeby ktoś decydował za nas. I tak naprawdę posłowie sprzedają swoje dusze, wszystko sprzedają, żeby tylko po prostu się nie sprzeciwić, bo dostali się do Sejmu i nie wiedzą, co czynią, bo dopiero będzie przed nimi wielki egzamin. Egzamin walki o Polskę. Ewo, powiedz, bo ty, jeśli chodzi o złoża naturalne i o to, co tak naprawdę przejmią i to, co będziemy mieli w późniejszym czasie do spłacenia, to praktycznie przejmą nas jako te nasze dobrobyty, to, co mamy pod ziemią i to, co mamy w swoich zasobach, to mamy o co walczyć, bo to jest już, drodzy państwo, walka z systemem, walka z niewładzą, z nierządem, ale proszę merytorycznie, bo Ewa jest od tego ekspertem naszym wspaniałym, tutaj jesteśmy Polska wszyscy. Tak, tutaj stowarzyszenie, działamy. Tak, tak. Tutaj też jesteśmy w czwórkę, także obywatelskie czynności wykonujemy. Ewo, proszę o głos. Witam was, kochani. Zgodnie z tym, co, o czym nas dokładnie bardzo poinformowała Ewa Żełuska i wielu ekspertów i wielu finansistów, przed nami była zapowiadana na posiedzenie w dniu 16 i 17 marca teraz projekt ustawy rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji, czyli porozumienia z Unią Europejską. Unia Europejska oczekuje od nas, od każdego kraju członkowskiego, wyrażenia zgody na zwiększenie zasobów własnych, nie polskich, ale europejskiej. Te zasoby własne Unii Europejskiej to są środki finansowe, to są środki pochodzące z ceł, z podatków, z opłat, między innymi z opłaty emisyjnej CO2 i taką umowę każdy kraj z krajów członkowskich, 27 krajów, musi podpisać taką zgodę. I o tą zgodę rząd polski miał zapytać polski nasz parlament, naszych posłów i senatorów w dniu 16-17 marca. Niestety do tego nie doszło i do dnia dzisiejszego nie znajdujemy tego projektu ustawy o ratyfikacji, o wyrażeniu zgody na zwiększenie zasobów własnych, nie znajdujemy tego na stronach sejmowych, nie znajdujemy tego tekstu na stronach rządu, ministerstw. My chcemy wiedzieć, co w tym projekcie ustawy rząd przygotował. My chcemy wiedzieć, na jakich warunkach my mamy wyrazić zgodę Unii Europejskiej, aby w Polaków imieniu zaciągała pożyczki. 700 przed nami Unia proponuje
zaciągnąć pożyczki na wysokość 750 miliardów euro. Prawdopodobnie będą jeszcze również opracowywane nowe podatki i nowe opłaty na kraje członkowskie. Jest to wszystko zanotowane na stronach naszych internetowych. Mamy w tej chwili opracowane przez Ewę Żełuską pismo do posła, do senatora. I te pisma będziemy przekazywać. To jest nasze weto, to jest obywatelski nakaz. Obywatelskie weto w stosunku do naszych rządzących, którzy będą głosować niebawem, nie wiem, czy to będzie 30 dokładnie już jest. Spodziewamy się, że rząd być może przedstawi ten projekt Sejmowi 30 marca. Bo jest planowane posiedzenie Sejmu 30 marca, ale to nie znaczy, że my będziemy zaskoczeni w dniu 30 marca i wtedy my dopiero poznamy tekst tego projektu rządowej ustawy. My chcemy dzisiaj czytać projekt i czytać uzasadnienie tego projektu. My chcemy znać warunki, na jakich ta ratyfikacja się ma odbyć. My nie mamy zielonego pojęcia, co to będą za pożyczki i z jakich źródeł będzie finansowanie. Czyli Krajowy Plan Odbudowy, wszelkie środki pochodzące, które Polska pozyska w cudzysłowie z Unii Europejskiej, to będą pożyczki, pożyczki do spłaty. Polska jest bogatym krajem. My mamy bardzo bogate zasoby naturalne. My mamy wiele majątku tutaj, na polskiej ziemi. Należy prowadzić prawidłową politykę surowcową, prawidłową politykę gospodarczą. Niestety plany rządu są przez ekspertów krytykowane. W tej chwili przed nami 29 stycznia posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w oparciu właśnie o nasze krajowe nośniki energii. Nas chcą pozbawić filara Polski, to jest węgla. I też na likwidację kopalni, górnictwa środki będą pochodziły z Unii, czyli z kredytów, z pożyczek. W związku z tym wszystko jest zagrożone, bo już prawnicy światowi protestują, napisali analizę, w wyniku której udowadniają, że Polska nie powinna na likwidację górnictwa otrzymać żadnych pieniędzy już z Unii Europejskiej. Jedynie tylko na osłony, to więc nie wiem nawet, czy górnicy mogą spać spokojnie. Także a my wszyscy na pewno nie. Idziemy do biura. Nasze działanie jest takie, żeby oszczędzać, żeby zapobiec, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że tak Polska stanie już na krawędzi, bo już stoi. Także decyzja należy do naszego zaangażowania. Drodzy Państwo, róbmy taką akcję, bo zostało parę dni, bo to jest tylko 460... Ratyfikacja umowy z Unią Europejską. Tak. To jest bardzo poważny dokument. I każdy człowiek, czy była prowadzona kampania społeczna, czy obywatele wiedzą, nie wiedzą. My się kontaktujemy z wieloma. Nasze stowarzyszenia są bardzo liczne. I gro osób nie ma wiedzy, co zawiera ten projekt rządowy ustawy. Na jakich warunkach oni chcą ratyfikować i doprowadzić do tego porozumienia z Unią Europejską. Tak, Ewo, ilu mamy posłów do odwiedzenia? Tu jest 460 w Polsce. Ile jest osób działających, którzy by mogli to zrobić? Ma być oddech, mają czuć oddech na swoich piersiach, że państwo polskie ich rozliczy. Przyszedł ten moment, że nie możemy być obojętni. Drodzy Państwo, to już nie są żarty. To jest tak, jak kiedyś było powstanie, to teraz powstajemy z kolan i mówimy głośno przed Polakami, nowe podatki, nowe opłaty i miliardowe pożyczki do spłaty. Ale nie, my nie chcemy. To jest nasze obywatelskie weto, dlatego tu jesteśmy, dlatego to mówimy, dlatego was uświadamiamy, bo my wiemy, my to czytamy, my staramy się zapobiegać, ale posłowie powinni robić to samo i oni powinni wyjść do narodu, powinni powiedzieć, słuchajcie, co się dzieje. A oni siedzą cicho, czekają na decyzję z góry, drodzy Państwo. I to mają być osoby, które zarządzają naszym krajem? Projekt ustawy nie jest podany, z wyprzedzeniem powinien, co najmniej miesięcznym, być podanym do wiadomości wszystkich Polaków. Każdy Polak powinien mieć tekst tego projektu ustawy przekazany poprzez różne formy kontaktu. Rząd ma wszelkie środki i wszelkie narzędzia. Chcę powiedzieć, kochani, że pracujemy non-stop. Wszyscy posłowie i
posłanki, posłowie otrzymali na maile już wszystkie informacje. 460 posłów, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, nasz Miłosz przesyłał z naszej bazy pełną treść opracowania przez mecenas Ewę Żełuską tego pisma w oparciu o prawo nasze polskie, w oparciu o konstytucję. Jest to bardzo dobrze przygotowane, bardzo proszę czytajcie, bo wszędzie w internecie linka podamy z naszej strony znajdziecie informacje. Z naszej strony znajdziecie informacje. Natomiast my żądamy, bo Krajowa Rada... Na stronie ministra, premiera jest tak zwana infolinia obywatelska. Na tej stronie znajdziecie telefon warszawski, tam panie udzielają wszelkich informacji i wyobraźcie sobie, że panie również u premiera nie znajdują tekstu projektu ustawy o ratyfikacji, o wzroście, o wyrażeniu zgody przez Polskę na zaciąganie pożyczek, na finansowanie, na finansowe zobowiązania na Polskę przez Unię Europejską oraz fiskalizację Polski ze strony Unii Europejskiej. Komisja Europejska będzie nam wymyślała nowe opłaty, nowe podatki. Wszystko jest przez nas przeanalizowane. Tak, głowa do góry, wszyscy do pracy, wstawajcie z kolan, pisma do drukujcie do swoich rączek, nóżki w bieg, idziemy po prostu do, jeszcze powiem, idziemy do przodu, idziemy do przodu, do biur poselskich, nie siedźcie przed telewizorami, nie siedźcie przed telewizorami, zróbcie sobie jogging i po prostu z podniesioną głową pukajcie do drzwi, to nie jest nic złego, to jest normalne zachowanie każdego Polaka, który powinien po prostu zrozumieć, że to dotyczy każdego, każdego posła i nie tylko każdego, każdego starszego, nawet emeryta, który myśli, że tak naprawdę, czy to kwestia też podatków, bo też, jakby to powiedzieć tak w skrócie, chodzi też o kredyty, kredyty zaciągane, które w tej chwili mamy. Też będzie zmiana prawa, nie wiem, czy ona już jest, że w momencie, kiedy przechodził dług na spadkobierców, na rodzinę, to teraz będzie taka zmiana, że będziemy dostawać pismo po śmierci najbliższych, czy rodziców, czy rodziny, że albo będzie nas stać uregulować, albo przechodzi na Skarb Państwa. Być może coś przekręciłam, możliwe, że coś przekręciłam, ale to jest świeża informacja, także no, trzeba po prostu się dokładnie zapoznać. No wiadomo, nie możemy być od wszystkiego, bo my też się uczymy, a są od tego osoby, które są merytoryczne, które znają fakty, są prawnicy i oni to powinni praktycznie opracować, bo tak naprawdę to są bardzo ważne sprawy. Dużo osób po prostu nie zdaje sobie sprawy, w jakiej sytuacji się znajdzie, ponieważ też gro Polaków ma zaciągnięte kredyty. I teraz sobie wyobrażacie sobie Państwo, co się stanie, gdy kogoś braknie z tych osób spłacających, w jakiej sytuacji zostanie rodzina. Czy wy widzicie, co się w kraju naszym dzieje? Kto podejmuje te decyzje? Kto na to wyraża zgodę? Ja mam takie pytanie, znak, duży znak zapytania. Możecie się z nas śmiać, że robimy to nieumiejętnie, czy coś nie tak, ktoś by zrobił to lepiej. Znaczy, no, tak, ale ja nie muszę po prostu się przygotowywać tak jak wszyscy. My wychodzimy i robimy to, co wszyscy i po prostu idzie to prosto z serca, a nie boimy się żadnej krytyki, dlatego to robimy naturalnie, tak jak tu stoimy, żeśmy się zebrali i wchodzimy i robimy robotę. A czy będzie, jaki będzie z tego efekt? Mamy nadzieję, że będzie pozytywny. Także idziemy do biura. I spokojnie, jeszcze chcę dodać. Czekaj, przekręcam tutaj. Liczymy też na to, że dołączy do nas cała Polska. Tak. Dołączajcie do nas, pracujcie razem z nami. Ze spokojem możecie posłuchać ministrów naszych, jak mówią spokojnie, że energia, ciepło, woda, śmieci będą rosły. Co roku będą ceny rosły. 10 lat będzie prąd drożał, bo zmieniają nam źródła energii. Polska ma geotermię, Polska ma węgiel i na tym powinniśmy opierać naszą gospodarkę. Natura nas obdarzyła takim bogactwem, że jeszcze możemy wrócić do pozycji eksportera, bo byliśmy wielkim eksporterem tych nośników energii. Zresztą wiemy, że w Teksasie zamarzły nawet wiatraki i też tam po prostu zabrakło źródeł ciepła, a my mamy węgiel, 90% węgla mamy złóż zasobów
w Europie. Jesteśmy najbogatsi, najbogatsi. Gdzie i z tego będziemy korzystać. Gdzie są ci górnicy? Gdzie oni są? Nie będą spać spokojnie. Będą ich sumienie gryzły za to, co zrobili, że się tak poddali. Nagrywaj, bo będę pytać o to. Także teraz wchodzimy do biura. O, już nie jedziemy. Nie, nie, bo są dopiero w trakcie. Biuro czynne do godziny 16. Co tu pisze? Weź do najedź, bo nie wiem. 30 marca będzie głosowanie. Bo tu dostaliśmy informację. To proszę nam pokazać. Dzień dobry. Przyszliśmy złożyć dokumenty. Tak. Proszę przyjąć, proszę nam kopię podstępować. Nie możemy wejść do biura? Masz? Ale jesteśmy skłonieni bez maseczek. Mamy doświadczenie. Ale zaraz. Ale chcemy podpisać jeszcze, bo to nie mamy tak na szczęście. Tak, jestem zwolniona, Janko, proszę. To wchodzi, ja będę na zewnątrz. A ja jeszcze poproszę panią, aby pan w internecie znalazła nam druk, projekt ustawy, o którą tutaj pytamy. Dobrze, bardzo proszę i wydrukować nam ten tekst. Ale projektu ustawy. Ale ja też nie podpisałam, także po kolei. Aha, bo muszą się podpisać. To pojedynczo. Najwyżej pojedynczo. Obok znaczka oko PZL. Widzisz ten znaczek logo? Tak. Podpisz Sosnowiec. Ewo, czy wpisałaś stowarzyszenie, czy nie zdążyłaś wpisać? Nie zdążyłam wpisać. Dobra, to trudno najwyżej. Musisz wpisać. Janinko, to napisz stowarzyszenie. I my się podpiszemy poniżej. Chodzi nam o rządowy projekt ustawy, który ma być procedowany 30 marca w Sejmie, ma być przedstawiony, czyli rozumiem, że już jest on dostępny do czytania. To jest projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Unii Europejskiej 2020/253 z dnia 14 grudnia 2020 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335 UE Euratom i projekt uchwały Rady Ministrów, też to drugi dokument, i projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przedłożenia decyzji Rady 2020/253 z dnia 14 grudnia 2020 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, nie zasobów Polski, w sprawie systemu zasobów własnych, te zasoby własne, nie mylmy państwo, tylko wiedzcie, że to są finanse, to są pieniądze. Ja mam bardzo oraz uchylającej decyzję 2014/335 Unia Europejska Euratom do ratyfikacji. Wnioskodawca minister spraw zagranicznych. Myśmy zaprosili na posiedzenie zespołu naszego parlamentarnego ministra spraw zagranicznych również. Dobrze. Podpisz chyba. Podpis, ja tylko przybiję pieczątkę i zwrócę państwu potwierdzenie. Ale podpisywaliśmy na jednym, a dla nas a potwierdzenie też musimy podpisać. Potwierdzenie, że odebrałam to pytanie. Aha, dobrze. Proszę. Aha, no bo tu poseł Robert Barbas. Czyli tu napisze szanowny. Szanowny poseł. Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Robert Warwas. Warwas, PiS. Prawo i Sprawiedliwość. To jest nasza kopia, to jest dla pana posła. Proszę bardzo. Zmiateczka. To o kopię nam chodzi. Tak? Już jest proszę. Informacja, że będzie. Żeby nam to znaleźć. Będzie dwa dokumenty. Proszę nam. Ewo. Chociaż my się tutaj powołujemy. Tutaj jest cały tekst. Oraz chcę powiedzieć, że pan poseł otrzymał na skrzynkę mailową pełny tekst, 11 stron naszego weta obywatelskiego, naszego obywatelskiego nakazu, aby poseł sprzeciwił się, głosował przeciw
ponieważ nie było kampanii, nie ma referendum w kluczowych dla polskich sprawach, państwo polskie, szczycące się wielką demokracją, no niestety nie rozpisuje referendum. My nie możemy się wypowiedzieć, czy my chcemy węgiel, czy my nie chcemy węgiel, czy my chcemy nowe technologie węglowe, bo takie są na świecie. Z czego my chcemy korzystać, na czym my chcemy naszą gospodarkę opierać. My nie chcemy się zadłużać, bo nie dość, że się zadłużamy na krajowy plan odbudowy po tej zarazie, w cudzysłowie, to i poza tym rząd czyni tak gospodarcze poważne posunięcia, my nie chcemy płacić znowu kredytów za elektrownie jądrowe, które w Polsce są zupełnie niepotrzebne. Bardzo proszę, na dole pisma, to kopię proszę nam wyraźnie podstemplować i już. I nawet mamy darowy stolik. Jest informacja, że będzie w tym samym dniu, już jest ustalone głosowanie w Sejmie i w Senacie. Możecie sobie wyobrazić? Tak, przedstawię to posłom. Tak, już mam informację, że już będzie w Sejmie i w Senacie i głosowanie. Do Senatu. Bo tutaj nie wiem, kto tu mi taką informację przed chwilą, pani, będą głosować tak i od razu w Senacie. Czyli wiedzą, że się już dogadają i pójdzie do Senatu. Także pytanie, czy w ogóle będzie zachowany odstęp, no jak to są procedury, tak? No, trzeba zapytać kompetentne osoby, jak to jest zgodne z prawem. Pierwsze, drugie, trzecie czytanie, czy w ogóle jak to powinno być. Regulamin, czyli regulamin nie obowiązuje, ponieważ to jest podstawowe prace, które są legislacyjne przy ważnych projektach, powinny być zachowane. I teraz na dzień dobry trzeba sprawdzić, czy to będzie zgodne. Z całym przebiegiem głosowania, ale to już dalsze komentarze będą dla państwa. Z tym, że te druki, ja mam to. Tak, nagraj panią. Tak, ja tych druków poszukam, z tym, że jeżeli mogłabym przesłać państwu na maila. Ale proszę nie szukać, bo one muszą być. Także proszę wpisać, my czekamy. Bardzo proszę teraz. Poczekam. Nie będziemy szukać. To jest, kasujecie Polskę i nie ma. Nie ma litery, ja nie mogę poznać tego, co nam szykują. No ludzie, przecież my jesteśmy właścicielem tego kraju. To my jesteśmy na naszym garbach naszych, pokoleń, przodków. Ten kraj doszedł do rozkwitu. Biura. To jest nasza własność, wszystko. Biura to nie są tylko biura, gdzie się wykonuje pracę, ale to są biura, gdzie powinniśmy my, Polacy, być zapraszani, powinny być rozmowy, powinny być negocjacje, powinniśmy być informowani, a nie, żeby było tak, że biuro jest w biurze, są poseł i pracownicy i ktoś jak przyjdzie jest parę minut, gdzie może czas poświęcić, jeśli w ogóle go się znajdzie. No i teraz pytanie, dlaczego jest taka narracja? Gdzie my mamy jakikolwiek dostęp do posłów, gdzie my mamy jakąkolwiek współpracę o ważnych sprawach? Nie rozmawiamy, nie mamy nawet możliwości przedstawienia ich ani telefonicznie, ani osobiście, bo mamy fałszywą pandemię, drodzy państwo. Będziemy chodzić w maseczkach, będziemy płakać nad swoim losem i będziemy liczyć te zgony, które w najbliższym czasie, no ale w tej chwili one już są. One już są. Trzeba to powiedzieć, bo nie mamy służby zdrowia takiej jak trzeba, więc trzeba ludzi leczyć, nie straszyć. Ja nikogo nie straszę. Ja mówię tylko o przypadkach pojedynczych tych nauczycieli, czy tych osób, które w tej chwili już są na forum słychać, co się stało, to jest temat dosyć poważny. Polacy, obudźcie się i zacznijcie myśleć. Wymagajmy, że jeśli płacimy podatki, to służba zdrowia ma być dla nas. My mamy mieć czas na to, żeby przyjść do lekarza i być obsłużonym, żeby nie zamykali się przed nami, żebyśmy mogli normalnie żyć tak jak do tej pory. A co się stało? Zostaliśmy pozbawieni wszystkiego, drodzy państwo, wszystkiego, wszystkiego, jeśli chodzi o zdrowie, o naszą wolność, o to, co do tej pory było normalne. Czy to, że nasze dzieci są w domach, to jest normalne, że są szkoły pozamykane, przychodnie, że niedługo w sklepach będzie reżim, że są osoby po prostu świadome, nieświadome.
Kiedy będzie więcej ludzi świadomych, to będzie Polska wygrana. Trzeba zacząć czytać, analizować, a nie siedzieć i słuchać, co nam wkładają do głowy. Wiadomości? Mamy cenzurę prewencyjną. Mamy, drodzy Państwo, dlaczego nie ma informacji tych takich, dlaczego nie mówią o tym, jak wzmacniać swój organizm? Dlaczego w wiadomościach nie powiedzą, o, drodzy Państwo, pomyliliśmy się, niestety są takie i takie przypadki i dbajcie o siebie. Nigdy nikt nie mówi na ten temat. My tylko mamy czekać, my mamy umierać, my mamy się bać. Jaka to jest ochrona? Jaka to jest ochrona? I chodzić na szczepionki? Jak? Jak długo? Jak długo jeszcze? Pamiętajcie Państwo, że mamy to, na co sobie pozwalamy. Tak jest. Wolność jest w każdym z nas. Wolność jest w każdym Polaku. Czy wy to słyszycie? Nikt nam tej wolności nie zabierze. Jeśli sobie sami jej nie zabierzecie, nikt wam nie ma prawa jej zabrać. Wolny człowiek wie, co mówi, wie, jak żyje i wie, czego chce. I teraz sobie zadajcie pytanie, czego wy chcecie? W jakim kraju chcecie żyć? Chcecie żyć w wolnym kraju? To wstańcie z kolan i idźcie do swoich biur poselskich i wyraźcie swoje weto, że nie chcecie dłużej na to patrzeć. Nie chcecie, żeby Polska stała się krajem, który będzie opodatkowany, który będzie decydowała Unia Europejska, a nasi posłowie zrzekną się jakikolwiek, zrzekli się odpowiedzialności w stosunku do Polski. Polski w stosunku do Polaków i do nas wszystkich. A wy tylko jesteście potrzebni, żeby iść na wybory. Koniec. Po co mamy iść na wybory, skoro nie mamy konkretnych postulatów? Jeśli mówimy, co my chcemy, kto słucha społeczeństwo, to są ich postulaty, ich praca i ich pieniądze. A my jesteśmy wołami do pracy, do ogarniania tego systemu, ale to już się powinno skończyć. Świat się budzi. Cały świat ma problem. Nie tylko Polska, cała Europa, Ameryka, wszyscy. Wszyscy są w tym kotle. Dokumenty na obce języki już przetłumaczyliśmy o tym, że CO2, dwutlenek węgla, nie jest gazem cieplarnianym. Przetłumaczyliśmy na język angielski i gro osób wybiera się do Brukseli przed ten parlament, który sobie sprawiliśmy. Dwa parlamenty utrzymujemy, jeden parlament w kraju i drugi parlament tam. Jak, proszę, wiemy wszyscy zresztą, jakie kokosy, jak oni żyją, opływają, są oderwani od rzeczywistości. My chcemy zachować naszą własność, nasz kraj, naszą ojczyznę. Wszystko, co tutaj jest w kraju, jest dorobkiem naszych dziadów, ojców, którzy ciągle zaciskali pasa. Wszyscy żyjemy skromnie. To jest cud gospodarczy nad Wisłą, że my tutaj żyjemy, że stać nas na jakieś leczenie. Wszyscy się leczymy prywatnie. Gdzie te składki? Składki zdrowotne, właśnie, składki zdrowotne. Finansujemy szkoły, a dzisiaj dzieci są w domach. Wszystkie te składki, kto nawet nie ma finansowania tych masek. Wymagacie od ludzi masek, ludzie mają emeryturę. Własnych środków? 1000 zł. Chłopak obliczył, że na rok kosztuje higieniczne zmienianie masek co pół godziny 14 tysięcy. Jaki emeryt? Którego stać na to, żeby higienę utrzymać i wymieniać tą maskę co pół godziny, jeżeli ma 1000 zł emerytury, a 14 tysięcy kosztuje zmiana masek zgodnie z higieną? Ale powiedz, Ewo, jeśli ktoś chodzi w masę, bo my nie chodzimy, jeśli chodzi ktoś w masę, to powinien przestrzegać zasad i zmieniać co 15 minut. I o tym, o czym Ewa mówi, że jeśli ktoś rzeczywiście chodzi w tej maseczce, to mają wymieniać według norm, żeby te bakterie nie przenikały z powrotem do naszego organizmu, do naszych płuc. Ale większość ludzi, oszczędzając, ponieważ ich na to nawet nie stać, nawet na te szmaty ludzi nie stać, bo one kosztują, zamiast kupić sobie bułkę, to kupią sobie maseczkę, bo ktoś sobie tak kazał i nie bierze pod uwagę i mają po prostu choroby, grzyby. To wszystko jest w ich organizmach. Czy wy tego nie widzicie? Co się dzieje z tymi ludźmi? Kto z was tak naprawdę przestrzega i kogo stać na to, żeby co chwilę całej rodzinie zakupić maseczki? O czym my w ogóle rozmawiamy? Wpadliśmy w głębokie dno. Może nazywać trzeba sprawy po imieniu. Ciekawe, czy dostaniemy maseczki, w ogóle wydruk? Czekamy na wydruk w biurze. Szuka, widzicie? Prawo zmienia się diametralnie, radykalnie. Sytuacja finansowa i fiskalna w kraju, a my kilka dni, ile to? 5 dni jeszcze? I będzie procedowane? Mamy wtorek, środa, czwartek, piątek. A my nic nie wiemy. 3 dni.
Jakie są założenia? 3 dni. Nie wiemy. Czytamy no ze przecież... Parlamentu Unii Europejskiej. Czytamy. Ciekawe, czy jest. Mamy tam szczegóły. Tak? My wiemy. Poszukujcie, wpiszcie sobie w Google'ach Parlament Unii Europejskiej, powiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej. Finansiści, mądrzy ekonomiści już piszą artykuły, rozbrajają to na czynniki pierwsze i tytułują to Unia Europejska poszukuje pieniędzy. Chciałabym wiedzieć, jak wygląda budżet Unii Europejskiej. Czy on się tylko składa z samych kredytów, z zadłużenia? Polska, jak będzie zadłużona, dojdzie do 60% zadłużenia naszego budżetu, to znaczy, że w ogóle jesteśmy nieudolni, nie jesteśmy w stanie prowadzić żadnej polityki. Należy zmienić zarządzających, bo to jest klucz partyjny. Z klucza partyjnego obsadza się osoby na stanowiskach zarządzających krajem. Krajem powinni zarządzać specjaliści, wyłonieni w powszechnych wyborach. Jak może minister być też posłem jednocześnie? Ja tego zupełnie nie rozumiem. Minister może być posłem. Może, a zaapelujmy, ale Ewo. Teraz się to wszystko tuszuje przed Polakami, zasłaniając się pandemią. No tak, może zaapelujmy, my jesteśmy ze Śląska, zaapelujmy do górników. Dlaczego tak siedzą cicho? Dlaczego? Czy im nie zależy? No tak? Oni otrzymali. No niestety to jest postawa egoistyczna, bo dzieci górników niekoniecznie zostaną górnikami, mogą zostać, różne zawody wykonywać i oni, te dzieci górników muszą się znaleźć w tej rzeczywistości. Gro osób, były sondaże przeprowadzone na uniwersytetach, po studiach planuje opuszczenie Polski. Znowu fala młodych, zdolnych, wykształconych ludzi opuści nasz kraj. Tak, tutaj mam informację, że... Znowu inteligencja polska jest zniszczona. Nagraj panią, bo ja nie wiem, co pani mówi przez tą maskę. Tak, proszę, ale raz. Proszę. Proszę, proszę pani, pani Marianne. Znaczy ja panią tutaj, ja na, tu mam skierowanie. Nie, absolutnie twarzy. Nie, no nie nagrywam panią. No, ale ja mam na was proszę nam wyjaśnić. Tak. Jeżeli to znajdę, wyślę tutaj do pani Marii Nowej. Dla transportu przepraszam, ale muszę wracać do... Ale zaraz chwileczkę, to znaczy, że na co? Przykład, na stronie sejmowej druk nie jest oznaczony numerem, jak będzie procedowany za kilka dni? W harmonogramie najbliższego posiedzenia sejmu nie ma zawartego tego druku. Nie jest wpisany do harmonogramu na 30? Aktualnie nie. A już jest informacja, że będzie posiedzenie sejmu i senatu. Posiedzenie będzie, bo są plany i jest harmonogram. Tak, już jest. Natomiast ten projekt ustawy o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, rządowy projekt ustawy i ministerialny projekt uchwały jeszcze nie jest do odczytania przez obywateli polskich na stronach Sejmu, Senatu i KPRM, tak? U premiera tego nie przeczytamy? Znaczy w tej chwili pół godziny tutaj czekamy. Internet ma pani na pewno szybki, sfinansowany przez nas obywateli. To całe biuro jest sfinansowane przez nas obywateli. I proszę nam odpowiedzieć, czy gdzie ja to znajdę i przeczytam. Ja się chcę przygotować do dyskusji. Ja chcę wiedzieć, co rząd przygotował Polakom. Stronę Sejmu, Senatu oraz Kancelarii Premiera. No nie proszę pani, to co ja mam nie gotować obiadu, tylko śledzić stronę? A po co jest pani? A do czego mam posła? Poseł mnie reprezentuje. Proszę nie krzyczeć, więc jeżeli znajdę ten druk, wyślę pani Marii na maila. A jak pani nie znajdzie, to co zrobić mam? To odezwę się do pani Marii i ją o tym poinformuję niezwłocznie. I co dalej zrobić mam? Mam jechać do Warszawy do premiera, zapytać go, co w tej sprawie? Proszę mi poradzić. Ja chcę dzisiaj znać tą tekst. Bo to nie jest pani wina też, tylko teraz powiedzmy ja tak, nie, że no, ale tutaj, żebyśmy myśli. Właśnie, żebyśmy wyszli takiego konsensusu, co dalej, że jeśli rzeczywiście nie dopełnili tego i nie ma, i nie będzie, i nie jest w ogóle do ściągnięcia, to praktycznie też są w ogóle jacyś prawnicy, żeby ewentualnie, czy dlaczego się tak dzieje? No żeby po prostu... Tak, mamy panią mecenas. A kiedy, w jakim dniu ewentualnie? Aktualnie pani mecenas niestety przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale... A w innym biurze, biurach poselskich teraz jak będziemy odwiedzać, gdzie ewentualnie... Wydaje mi się, że w większości biur poselskich jest jakiś mecenas, który udziela poradki. No bo tu ewentualnie, bo przecież to nie jest... Ale w naszych szeregach mamy prawników, Marysiu. No ale ja wiem, żeby po prostu biuro, jako biuro, samo sobie odpowiedziało na pytanie, dlaczego są takie niedoskonałości i to są poważne sprawy, bo te osoby powinny... Tak, no ale to właśnie... Złamanie regulaminu Sejmu, złamanie regulaminu Senatu. To są prawne, łamanie prawa, no. A
Proszę mi powiedzieć, jaki jest przepis, czy pani może zacytować, jak, ile dni wcześniej, z jakim wyprzedzeniem projekt, rządowy projekt ustawy ma być pokazany publicznej opinii. Nie znam na pamięć tych przepisów, niemniej jednak życzę państwu miłego dnia, tak jak powiedziałam. Jeżeli znajdę, wyślę, jeżeli nie, skontaktuję się z panią Marią. Jeżeli będzie potrzeba, również na poradę prawną umówimy. A teraz proszę wybaczyć. Dobrze. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. No w jakim kraju żyjemy? Ludzie, no przecież to jest, słuchajcie, Szwajcarzy to pospadali z krzeseł. Jak oni to słyszeli, to w Szwajcarii ludzie spadli z krzeseł. Wiecie co? Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy deptani w ziemię. Proszę bardzo, jakie warunki i w jakich warunkach pracuje poseł. Za chwilę zobaczycie jeszcze wszystkie inne warunki. I która babcia tutaj wejdzie na to trzecie piętro o kulach, o wózku inwalidzkim? Jak tu się ma dostać człowiek, który chce pomocy od posła? Izolują się, okopali się w tych pałacach, wyciągają od nas po 30 tysięcy na miesiąc. A my chodzimy, deptamy i szukamy ustawy. Może się znajdzie. No. Tylko pytanie kiedy? Ale absolutnie, no przepraszam cię. Pytanie kiedy? Wiesz, na pewno jak przegłosują. Tak, jak już będzie po wszystkim, to wtedy będzie. O naszej Polsce. To wtedy będzie już Polacy się obudzą z palcem w nocniku. Nic o nas bez nas. Zostań. Nie ma wolności, zapamiętajcie. Nie ma wolności bez własności. Jak nas pozbędą własności, to zostaniemy niewolnikami 500-procentowymi, bo już jesteśmy niewolnikami. Bez głosu, wykluczeni z Sejmu. Jakieś durne online posiedzenia organizują. Cały Sejm jest pusty. Ile pieniędzy zaoszczędzili? Chciałabym zobaczyć rozliczenia roczne posłów. Żadnych kilometrówek w tym roku. W czasie tej zarazy. Dość tego. No i gorąco się zrobiło, ale widzicie... Co my, bo my sami Polski nie uleczymy, nie uratujemy. Musimy robić to wszyscy i wszędzie, gdzie tylko się da. Na każdym kroku. Bo jesteśmy oszukiwani, zakłamywani w każdy możliwy sposób. No nic, to żegnamy państwa, idziemy teraz, jedziemy do następnego biura. Ale odezwiemy się za chwilę, nie mów gdzie i dokąd. No dobra, także niebawem się widzimy, obserwujcie nas, pozdrawiamy. Nadal, dla Polski, pozdrawiamy. Dla naszych dzieci. Jedziemy. Dla was kochani, dla nas, dla wszystkich. Kocham was.